Karawan Salon Düsseldorf, święto karawaningu, cudowne miejsce dla tych, którzy kochają wypoczynek z kamperem bądź z przyczepą, a nawet z namiotem na dachu. My nie możemy zapominać o polskich firmach, jesteśmy już pierwszego dnia tutaj byliśmy, ale chłopaki nie mieli czasu, bo było takie oblężenie na stoisku. Wszyscy chcieli zobaczyć ich najnowsze produkty, no i my je Wam dzisiaj pokazujemy. Ja nazywam się Sebastian Klaus i zapraszam na materiał o nowościach firmy Balkan. Przed nami znana gwiazda internetu i dyrektor produkcji Krzysztof Lubian. Witam, dzień dobry, z tej strony Krzysztof. No jesteśmy już na tych targach, tak jak Sebastian wspomniał. Już 3 dni, słuchajcie, targi przeżywają prawdziwe oblężenie. Kamperów, przyczep, tomków mobilnych, wszystkiego jest pełno, full, także jest przyjechać, co zobaczyć. My jesteśmy w hali 12, gdzie większość polskich firm się tutaj właśnie znajduje. Bardzo fajne targi. Powiem Wam, że no przez 3 dni tutaj nie było czasu nawet usiąść, porozmawiać, tak jak Sebastian wspomniał, że można jakiś wywiad zrobić, coś takiego. My jak zwykle, oczywiście, piękny Mercedes 740, jeszcze 3-litrowa V6, 190 koni. To rzadkość już. Rzadkość. Już takie samochody nie występują, są tylko 2-litrowe o 190 koni. Piękna, długa jednostka. Na Mercedesie Sprinterze, pięknie zrobiona, piękne skóry. No, tu klient akurat zażyczył sobie naszą domeną, są te podniesione dachy, gdzie my łóżko tutaj u góry, tutaj nie ma łóżka, także tutaj wysokie osoby wczoraj, jak widziałem, wchodziły, były bardzo zadowolone, że w takim samochodzie się mieszczą jako jedyne. Przestrzeni jest bardzo dużo. Wejdź, Sebastian, do środka, pokażę Ci, naprawdę jest kawał dobrej roboty, zrobiono piękne skórzane siedzenia, z czego Balkan słynie, z tych naszych pulpitów zrobionych, tutaj nam dywaniki, tutaj jest zawieszenie pneumatyczne, tu jest tak, szlity. Takie dbało się takie szczegóły. Tak, tu detale, Alcantara nawet jest na słupkach obszyta. Tutaj klient nie żałował pieniędzy, na nawet złotówki na to, żeby to miało ręce i nogi. Powiem Wam, że jest to ciekawa rzecz. Co pod spodem? Pod spodem butla gazu 40 litrów, no za ogrzewanie gazowe. No jest możliwość wcięcia u nas diesla, także tutaj. Toaleta, no prysznic zewnętrzny, wszystkie udogodnienia, które tutaj na pokładzie powinny być, solary. Okna duże, kamperowe. Wszystko jest tak, jak powinno być. Słuchajcie. Jakie przetwornice, Krzysiu? Przetwornica tutaj jest Simmarine, 3000 W, potężna przetwornica, z którą zawsze sobie chwalimy. Nowy panel od trumy, panel szałta. Przechodzimy teraz na inne panele, będą te Pico One. Nie mam coś do niezaufania, bo wyświetlacz gazu. Podgrzewanie szarej wody. Także... No właśnie, coraz więcej widzę wyświetlaczy gazu. Tak, bo tutaj jest pod spodem, niech pokazuje, ile mamy zatankowania. Jest to wiadomo, że jest to większy ciężar do kampera, ale no, większa możliwość skorzystania z duszy. Nie wymieniamy butli podczas sam co 2-3 dni. Tutaj ta butla starcza nam w okresie jesiennym na 2 tygodnie minimum. Proszę. Krzysztof, powiedz mi, to jest DMC 3,5 tony, tak? DMC 3,5 tony, auto ile nie będę ukrywał. Ile osób do jazdy? 4 do jazdy, można powiedzieć 3 do spania. DMC 3,5 tony, nie będę tu ukrywał, tutaj waga tego samochodu jest 3300, wiadomo, jest tam 3-4% tolerancji, auto może zostać zarejestrowane w Niemczech na 4,2 lub 3,7, także no tutaj klienci są tego zgodni, że mogą takie auto tutaj kupić. U nas w Polsce jest jeszcze problem z tym, ale mam nadzieję, że niedługo wejdzie, że będzie można na 4,2 na kategorię B, można zarejestrować takiego busa. Dobrze, mówiłeś 3,7, może być zarejestrowane na 3,7, czy... W Niemczech to też jest dopuszczalne. Tak, jest to dopuszczalne. Takie są przepisy, tutaj nie ma żadnego problemu. 3,7 prawo 4... jazdy B, tak? Tak, kategorii B. I na 4,2. Bez żadnego problemu. To co, to przechodzimy, bo jeszcze bym chciał, żebyś troszeczkę więcej powiedział o tych fotelach, bo... Fotele są oryginalne z Mercedesa, tak jak wychodzą. My je po prostu, całą tapicerkę tą oryginalną zdejmujemy, obszywamy. Tutaj użyta jest naprawdę, i nie będę kłamał, jest użyta skóra Bentleya, jest to... Nasz kolega, który naprawdę robi dobrą robotę, chyba już go poznałeś, pan Rafał, tak, tam z Żukowa, firma Tapcar, która nam wykonuje od początku istnienia firmy tą całą pracę. Ja jestem z jego pracy bardzo zadowolony. Ja myślę, że klienci również, a powiedz mi, one są wentylowane? Tak, czy... tutaj nie, one są imitacja wentylacji, imitacja zrobić. Tak, jest imitacja wentylacji, nie są wentylowane, ale jest to, wygląda naprawdę, można powiedzieć, z klasą, tak? Dobrze, to co, przechodzimy, kuchnia klasycznie. Kuchnia klasyczna, no tutaj nic innego nie przeskoczy, dwa palniki, zlew. Teraz powchodziły nowe czarne baterie, są też kuchenki Tedforda, no ale to jednak musimy zrobić szerszą kuchnię, żeby tutaj można, będzie mało przejść. Z tyłu potężne łóżko, 2 metry na 177 szerokie. Także no, tutaj śmiało 3 osoby, 2 dorosłych, dziecko, bez żadnego problemu. Tu jest ta właśnie wyciągana, tam pod spodem poduszka, co wyjąłeś. Można sobie usiąść wieczorem,
usiedzieć na dwóch. Naprawdę, jak ktoś się nie może rozstać z rowerem, a podróżuje się w dwóch, to można dwa oddzielne łóżka mieć. Jak najbardziej, po to jest tak to zrobione. System U, tak my to nazywamy. Każdy śpi osobno, także tutaj nie ma żadnego problemu. Duże szafki. Klimatyzacja jest u góry postojowa. No, tutaj kolega wspomniał ostatnio też w wywiadzie o tych prądach klimatyzacji. Tutaj jest ta przetwornica, bez żadnego problemu ją uciągnie. Myślę, że 3-4 godzinki na dobrych akumulatorach klimatyzacja nam pochodzi. Także no, szafki duże, potężne, ale możecie u nas, tak jak Sebastian wiesz, wybrać te kolory, wybrać to wszystko. Wszystko po prostu jasne, dopasować do swojego gustu. Przejdźmy jeszcze do łazienki. Tak, łazienka jeszcze dalej jest typowo ta biała, co kiedyś była, teraz robimy te marmurkowe. Jedni tak, wybierają białą. Tak. Ale powiem, że te marmurkowe bardzo ładnie wyglądają. Tak, i pani Ola, która projektuje nas wnętrza, teraz namówiła szefa na taki beton ładny, połączony z drewnem. Uważam, że to będzie strzał w dziesiątkę, naprawdę może być ładnie. Także to kaseta ta toaletowa, chemiczna, wodochemiczna Tedforda. Wszystko jest tak, jak powinno być. Markiza, klima, moskitiera. Dobrze, to jeszcze rzucimy okiem jeszcze raz na tą fajną bryłę. Zobaczcie, jak ten dach fantastycznie komponuje się, tak jakby był stąd. Dobrze, to nie jedyny pojazd, który macie. Przechodzimy do tego pięknego, matowego Mercedesa. Waszego monokoka, tak, jako jedyni w Polsce coś takiego produkujecie. Tak, jako jedyni w Polsce jest dużo zapytań. Ten samochód jest to samochód na bazie Mercedesa Sprintera, rama. Tu jest nasza nakładka, 6-metrowy, 2,20 szeroki. Waga jego jest naprawdę bardzo doskonała, bo waży tylko 2,800. O. To nie jest napędem 4x4, bo było dużo zapytań, czy to jest napęd na 4x4. Taki akurat właśnie będziemy robić w firmie. Klient zakupił taką ramę od nas i będziemy takiego 740 monokoka budować z napędem 4x4. Będzie to też niesamowita atrakcja i... Krzysztof, proszę o zaproszenie. Jak najbardziej, Sebastian, nie ma problemu. To auto przygotowaliśmy stricte na dwie osoby. Jedno łóżko do spania w poprzek, bardzo duże, szerokie, wejdź, zobacz. Obrotnice foteli, tutaj jest ogrzewanie Webasto Dual Top na dieslu, nie mamy tutaj gazu, gaz jedynie tylko do kuchenki, duża klient toaleta. Też sobie wymyślił sam ten telewizor, czy to już wasza ta inwencja? To nasza taka inwencja, telewizor jest składany, u góry mamy antenę, naprawdę jedną z lepszych anten, to jest ta Teleco DVB-T antena. Nie małe pieniądze nam kosztuje, ale słuchajcie, działa nawet w lesie, także bez żadnego problemu, sprawdziliśmy to, jest to... Wysoki połysk, fajne kliki, ja już na te kliki kiedyś zwróciłem uwagę. Tak, kliki są wymienione na nowe, żadnych starych puszloków już więcej nie będzie, są w kolorze czarnym, matowym, są w kolorze srebrnym, też takim połysk ten. Nie będzie już więcej tamtych, wiem, że nie zdają egzaminu. Lodówka 95 litrów, kompresorowa, także... Tak, i szafek, tak, wysoki połysk. Tak, tu wszystko. Auto waży 2,800, tak jak Sebastian ci wspomniałem. Może to nie jest demon prędkości, bo to jest tylko 140 koni, ręczna skrzynia biegów, ale... Ale karawaning to nie wyścigi. To nie wyścigi, karawaning to nie wyścigi, karawaning to przyjemność, także... Krzysztof, proszę. Bardzo pięknie ta sypialnia wygląda. Powiem, że ja pierwszego dnia jak wszedłem, zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Tak, jest... Te panele takie miękkie, to jest... Wszystko fajnie wypadło. Tak, buda jest ocieplona, to jest wersja zimowa. Szerokość budy jest razem z Hereksem tej naszej, którą mamy, to jest 4 cm. Na to już nie potrzeba żadnej dodatkowej izolacji. Także sam materiał plus sklejka później. Naprawdę tutaj jest ciepło. Słuchajcie, to jest wersja zimowa i ja mogę się tutaj do tego przyznać, jest tu naprawdę bardzo ciepło, żeśmy spali po drodze. Zrobiło się 11 stopni, nie włączałem ogrzewania na parkingu podczas jazdy tutaj, to powiem wam, że no, za duszno wszystkie okna trzeba było pootwierać. No ja powiem, że tak, dla ciebie wysokość jest super, dla mnie to jest jedyny taki... Zgadza się, to jest mankament. Nuance mankament. To jest mankament, tak, to nie jest, muszę wspomnieć, że to nie jest rama Alco. Jeżeli on by był na ramie Alco, tak jak kiedyś zakupowaliśmy takie samochody, tak, byłoby o 25 cm wyżej, tak że Sebastian by stanął. Zauważyłem, tak, że dużo ludzi wchodzących bardzo ma z tym problem, ale ten tak. 4x4 będzie dużo wyższy, także tam bez żadnego problemu wysoka osoba się mieści. Ja jestem niski, także tutaj ja widziałem, że ludzie haczą. Miałem mnóstwo klientów, panie, ja go kupuję, mam 1,95 m, zmieszczę się, nie odradzam. No niestety nie będzie pan chodził, kupił auta i nie będzie się pan schylał, prawda? A tutaj pokutuje ten brak dostępności pojazdu. Tak, no w tej chwili dosłyszałem, dostałem newsa teraz piątek, że coś tam się pojawiło na rynku, mam brać teraz dużą ilość wszystkiego, także... No dobrze, zobaczmy. Panel? No to jest panel Simarin, to jest ten nowy panel, jest bardzo taki no, przejrzysty, czysty, będziemy go tylko teraz... Nowoczesny, fajnie. Nowoczesny. Webasto Dual Top na diesel,
solary coś tu próbują. Czyli od razu włączyć. Boiler, tak? Tak, od razu z boilerem, dual top, 19 litrów wody. Mhm. Grzeje, wydajne także. No łączniki, wszystko. No solary tutaj mrugają, no bo chcą złapać to światło tak, targowe, no ale tak. Jednak nie dają rady. Nie tu da. Jeszcze nie ma przetwornicy, która zostanie niebawem założona. Dobrze. Idziemy, także... idziemy dalej. Jasne. Samochód, którym rzeczywiście się wyróżniacie. Myślę, że te dwa pojazdy robią na klientach wrażenie, ale na tych targach największe wrażenie robią pozostałe eksponaty. Tak, no i opowiadamy. iStreama, zostaliście dystrybutorem iStreama? Można tak to powiedzieć, no, w wielkim słowa znaczeniu. To jest przyczepa, która jest bardzo podobna do Airstreama. My żeśmy ją tu ładnie zabudowali, tutaj razem z naszym partnerem, który teraz będzie też tym się zajmował sprzedażą, jak i my. Jest to, no, tak jak widzicie, jest to kopia Airstreama na zewnątrz. Może to nie jest tak jak oryginalny Airstream. No my żeśmy dostali taki prototyp. Dwuosiowa przyczepa, 7 metrów długa, razem z dyszlem 8,40 na 4 osoby. No to już duże. Jakie to może mieć DMC, powiedz mi? Tutaj mam, ta przyczepa waży w tej chwili 1600 z groszem, 1600 kg. 1000 ważyła na pusto, jakieś 600 włożyliśmy do ośrodka. Mhm. No jest coś innego. Niemcy mówią grosse Spiegel, czyli bardzo duże lustro. Wszyscy tu przychodzą ze zdjęcia. Tak. Jest to, myślę, że taki rodzynek targowy. Który, no, ja powiem, który tak, tutaj tak, zrobił tak, robotę. Tak. Tutaj nie mogłem go doczyścić do końca, bo już nie miałem siły. Chyba za karę będę musiał kiedyś robić. Mhm. Ubrudzić się to ubrudzi, wiadomo, nie wiadomo. Ale słuchajcie, jest to coś nowego. Jest to, ciągnęliśmy to ze sobą. Wspaniała rzecz. No, wspaniała rzecz w środku. Zaraz pokażę ci, jak to wygląda. Co przyciąga ją tam właśnie to odbicie lustrzane. Jak dostałem ją na lawecie, to klient, który kierowca, który wiózł to na lawecie, mówił, że ciężko było, bo cały czas był antyrefleks. Myślał, że był radar mruga czy coś takiego, nie? Także my też tak mieliśmy po drodze. Wypolerowane to. Wypolerowane to wygląda. Zapraszam cię do środka. Na miejsce do spania. To jest aluminium czy nierdzewka? To jest aluminium. Aluminium. Oczywiście. I jest to lekka przyczepa, bardzo fajna. Myślę, że... Jak na tą wielkość, to tak. Tak, słuchajcie, no duża. Sofa tutaj do siedzenia. Tutaj mamy płytę solgazu. Tu namawiałeś mnie na tego, daj na kuka. Może spróbujemy następny razem daj na kuka. Tak jest, ja tutaj wam przyślę. Nie ma żadnego problemu. Mamy tu tego solgaza, jest i daj na kuka, także możemy tu spróbować. No słuchajcie, okna SP7, no mega drogie, no mega duże. Może innym razem założymy inne, coś nam tutaj też nie można powiedzieć przysłowiowo nie pykło. No co, duża toaleta, Sebastian, duża toaleta. Tak, no i ta betonowe. No i tu mamy już beton. Pani Ola zastosowała. Nie jest to białe. Tojowate, coś tam załóżmy i. Tak, prodzik. I duże szafki. Duże szafki, dużo wszystkiego. Tu jeszcze oczywiście brakuje. Brakuje lustra, brakuje. To był, słuchajcie, no zjechało nam z taśmy. Wiecie, zawsze balkam na ostatnim rzutem na taśmę. Jest, nie tak, jest. Ja pamiętam, że jeszcze już samochód stoi na lawecie, a wy jeszcze wykańczacie. Tak jest, no tak to no, u nas jest. No, tak, jak się dużo produkuje, no to tak. Hej, tak jesteśmy do tego przyzwyczajeni, no musi być troszeczkę nutka napięci, napięcia, także no, tak. Bez tego nie idzie tutaj przyjechać. Słuchajcie, dwa potężne łóżka. Tak. Słuchaj, to nawet dla do ile one mają długości? One mają 2 metry długości no, i 2 metry długości i 90 cm szerokości. Mhm. Na dole szafki. Z tyłu master bedroom, czyli taka główna sypialnia. Tak. Bardzo przypomina nasz autobus, który mieliśmy zbudowany. Tak. Pamiętasz, Sebastian? Tak, także pamiętam. Mhm. Przypomina nasz autobus. Rzeczywiście tak. Tak, tylko... jeszcze jest dużo, brakuje tutaj detali, które będą wykończone. Jest to koncept też, jest to... Projekt. Taką przyczepę można u nas zakupić, taką przyczepę możemy wam zabudować. Możecie ją u nas bezpośrednio kupić. Zabudowa takiej przyczepy około 5 tygodni. Ta przyczepa, którą tutaj mamy na targach, jej cena wynosi około 93 tysięcy euro. A ja tak w TikToku przestrzeliłem około 100 tysięcy. No ale normalnie... No ale to wszystko mnie przestrzeliłeś, tak. Bo możemy tu dołożyć różne inne rzeczy, dodatkową klimatyzację, czy markizę, czy coś, bo tego jeszcze nie ma. Ja myślę, że kosztówki euro chyba się zamkniemy w takiej przyczepie na 4 osoby. Dobrze, bardzo wysoko jest. Bardzo wysoko dla ciebie, no chyba w końcu jest tu... Nie, dla mnie jest to ten... idealnie. Jest tutaj jeszcze tutaj... Fajne ambientowe takie oświetlenie, no, tak, odbite. Tak, no z tych LEDów tutaj akurat to my słyniemy, także... Tak, duża lodówka, 140 litrów też, Tetforda gazowa. 12230, także tutaj jest na nią miejsca. Fajna wykładzinka na podłodze, jest przyjemnie tak, czysto. Tak, dużo miejsca, nie? Jestem zwolennikiem campervanów, to był mojego szefa pomysł. Uważam, że mocno trafiony. Zawsze go namawiałem na to, żeby coś innego, tak jak tutaj zaraz z boku też coś pokażemy. No właśnie, jeszcze jednego rodzynka. Zacząłem budować przyczepy, także myślę, że sprawdzę się w tym i będzie wszystko. Słuchajcie, dwa rodzynki na jednym stoisku, idziemy zobaczyć. Drugi eksponat targowy.
można powiedzieć, to jest jeszcze prototyp, to tak, musimy typowy. Zaznaczyć. Od razu wam mówię, że... drodzy Państwo, jest to Sebastian, tak samo jest to prototyp. To będzie niebawem zaczęło się u nas produkować, to jest na razie koncept, który ledwo zdążyliśmy go po prostu tutaj zabrać ze sobą. Tak, i na razie okna, takie okna. To jest... To, co tutaj no. stanęło, przyciąga tysiące tak. ludzi, tysiące ludzi. Tak, ludzie tak. pukają, stukają, macają, co to jest, co to, jak to tak, ma być. Tak. Muszę jakiegoś tu znaczka Balkampa z Volkswagenem narysować kolorowo, dokładnie, także no, żeby było dokładnie. Taki flower power. Jest to... Ale myślę, że wszystkie fankluby tej jedynki tak, jest bardzo, i Volkswagena tutaj, tak, to tutaj jest dużo wycieczki się... Tak, tu były wycieczki, jest dużo tak. zapytań o tą przyczepę. Nie wiem, czy cena robi aż takie duże wrażenie na ludziach, ale no to jest kultowe. Jaka jest cena, powiedz mi? Zaczynamy w granicach od 35 do 39 tysięcy euro. Zobaczymy, jak z wyposażeniem no, będzie. No, to myślę, że tutaj nie... Cena w niektórych przypadkach nie odgrywa roli. Tutaj nie. Tutaj powrót do tej tak. historii, do tej tradycji. Jasne, ja tam widziałem na bazie, na jednym z hal Posla, znacie wszyscy Posla, gdzie auto tak. można kupić za 53 tysiące euro. Przyczepka kosztuje 39, także no tutaj to inny produkt, zupełnie inna gama produktu, który... No, dla wybranego klienta, tak, oczywiście, klienta, tutaj. Który po prostu zrobi wszystko, aby coś takiego za swoim ogórkiem pociągnąć. Jak najbardziej. Spotkałem takich dwóch klientów w Jastarni 2 lata temu, którzy przyjechali, nie wiem, czy ich widziałeś, takimi zielonymi ogórkami i to było... Ja mówię, do nich teraz podczepić to, co tutaj masz. Przyczepę tak, można w innym... Pod kolor tak, oczywiście. Tak, oczywiście. Przyczepę możemy mieć w innym kolorze. Finansze możemy oczywiście też mieć w innym kolorze. Więcej żadnych cudów tutaj nie wymyślimy, wielkich toalet, wielkiego czegoś. No jest to taki... Flower power, lata 80, 70. Mi się podoba, zobaczymy jak inny. Mhm. Także... A powiedz mi, czy uda wam się ją już wykończyć do Poznania, do targów w Poznaniu? Ja myślę, że tak, ja myślę, że jeszcze jedna będzie zrobiona. Aha, no ja to dobrze. I na targach w Poznaniu będziecie? Tak, będziemy obowiązkowo na targach. Przyjdzie tutaj właśnie cały przedstawiciel targów, mój Krzysztof, nie możecie w tym roku zabraknąć. Będę w Poznaniu, będę w Warszawie, także nie wiem, z wieloma autami, no bo... Coś, zobaczymy, co tu sprzedamy, ale na pewno pokażę. Bo cały czas jest problem z tą dostępnością. Dla mnie bardzo duży. Może tą klientów mamy półdostępnione na auta, które akurat kończymy w pracy, może nam udostępnią. Także myślę, że nie będzie z tym problemu. Także pokażemy się może z manem, z nowymi pomysłami. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Krzysztof, a zatem zapraszamy do Poznania. 26-29 października tak do Nadarzyna również, tak? Tak jest, oczywiście. Czyli koniec września. Września i koniec października. I dziękuję tobie bardzo za poświęcony czas, za to, że pokazałeś nam swoje rodzynki, jak zwykle zaskakujecie. No, dla mnie to było duże zaskoczenie. Oczywiście o projekcie budowy przyczep wiedziałem już od dawna, ale na tych targach, jakie zobaczyłem, zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Bardzo ci dziękuję, cieszę się. Tak jak to powinno tak wyglądać właśnie. Nie? Dziękuję bardzo, gratulacje i do zobaczenia. Bardzo dziękuję, do zobaczenia.